No Mayday to w ogóle marzenie, bo ta sztuka zrobiła taką furorę na całym świecie, że dla mnie osobiście to jest niesamowite, że ktoś zebrał się na taką odwagę, żeby to zekranizować. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Na początku, jak się dowiedziałam, że coś takiego ma być robione, to pomyślałam, nie wiem, jak, czy to w ogóle ludzie kupią, a teraz uważam, że to będzie olbrzymi hit. Już jestem po premierze, widziałam, niezwykle bawił mnie ten film i jestem bardzo zadowolona z efektu. I uważam, że to będzie pierwsza w historii w ogóle i kina, i teatru taka sytuacja, że film przyciągnie do kina widzów teatru, a widzów z kina zaciągnie do teatru. Bo słyszałam wczoraj takie opinie, że gdzie teraz grają Mayday? My chcemy teraz zobaczyć to w teatrze. Jakby, a i na odwrót, ci z teatru mówią, to będzie, widzę co piszą na Facebooku, w recenzjach, w komentarzach, że marzymy o tym, żeby teraz to zobaczyć, bo byliśmy w teatrze i marzymy, żeby to zobaczyć w kinie. Więc to jest ciekawe, że to będzie bardzo ciekawy eksperyment, jeżeli chodzi o rolę, którą gram. Jest to rola Panny Młodej w towarzystwie Adama Woronowicza i Piotra Adamczyka. I tak ten Woronowicz zawrócił mi w głowie, że dzisiaj jechałam na ulicę Adama Woronowicza, a nie na Woronicza. Bo no, dał radę, po prostu wiadomo. Piotrek Adamczyk jest genialny w każdej roli, którą robi i tutaj jako Janek też daje czadu, ma główną rolę, musi dźwignąć olbrzymi materiał tekstu i scen, ale jego partner Adam Woronowicz kradnie mu film, jest genialny, wszystkie lawiny śmiechu, aplauzy podczas projekcji są właśnie po tych scenach tego tandemu, który no, z którym było mi dane zagrać, więc ja jestem olbrzymie szczęście mieć, żeby spotkać się z nimi dwoma w scenach, bo też się dużo nauczyłam. Od razu poprosiłam ich, że słuchajcie, wy jesteście no genialni, ja dziękuję, że mogę z wami zagrać, pomóżcie mi trochę, bo chcę, żeby to było fajne i żebyście też zwrócili uwagę, że, bo ja pierwszy raz gram w farsie tak naprawdę. Grałam w farsach w teatrze, ale pierwszy raz gram w farsie w filmie, więc pomóżcie trochę. I oni jakby mega ochoczo do tego podeszli, więc się cieszyłam, bo zrobiliśmy to razem i te sceny są bardzo zabawne, więc zapraszam do kina. Warto zobaczyć to w kinie, w grupie, bo komedię się super ogląda razem. Śmiech zaraża, szczególnie na Nowy Rok, kiedy warto zacząć go pozytywnie i z powerem. Ty filmowałaś Przysięgę w kościele? Bo ja powiedziałam, przysięgam ci miłość i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Wierność wspominałam. A chyba się nikt nie zorientował, co?